Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest The Crew. Właśnie jestem w garażu i chcę przemalować Mini Coopera. To nie jest oczywiście jeszcze pełna gra, to jest tylko może jej fragment, gdzie możemy sobie tuningować samochody. Coś takiego fajnego, co nam twórcy po prostu pokazali. I to jest uruchomione z przeglądarki. I jest tu naprawdę kilka fajnych funkcji. Możemy sobie samochód pooglądać dookoła. Możemy zobaczyć tam gościu jakiś ogląda sobie telewizję czy coś, jakiś ochroniarz. Także mamy tutaj fajny garaż. Możemy sobie tutaj całkiem przerabiać samochody. Tutaj macie ten wjazd taki ze zwiastunu, jak widzieliście. Tutaj się wjeżdża do tego garażu i te samochody można tutaj sobie potem przerabiać. To jest bardzo fajne. No ale mamy tutaj kilka funkcji. Mamy zmianę kolorów. Możemy sobie zmienić kolor samochodu. Na końcu filmu jeszcze wam powiem odnośnie dlaczego to zostało stworzone i co i jak. No ale o tym za chwilę. Najpierw sobie trochę potuningujmy. Mamy tutaj zmianę kolorów podstawowych tego samochodu. Możemy sobie wybrać, ja wybiorę biały. Mamy biały Mini Cooperek. I teraz tak, pierwsza rzecz, pierwsza opcja, która już na starcie deklasuje wszystkie możliwe NFS-y pod względem tuningowania. Nie ma tutaj, znaczy są naklejki, zobaczcie, są naklejki, można sobie też brać, naklejać. Myk, myk, tutaj się zmienia jeszcze wielkość. Można nawet swoją naklejkę wrzucić. No ale to nie wiem, czy to w grze będzie też zawarte. Raczej wątpię. W każdym razie mamy tutaj już gotowe naklejki. Myk, myk. Są one fajne. Ale przede wszystkim możemy sobie namalować coś sprayem sami. Zobaczcie, jak to wygląda. Możemy zmieniać prześwit. O, możemy namalować każdą dowolną rzecz. Także już taki prosty konfigurator tuningowy, który możemy odpalić ze strony, oferuje nam malowanie sprayem po samochodzie. Także widzicie, że już na samym początku, myślę, że to raczej, że spray będzie zaimplementowany w grze, w pełnym tytule. Możemy także wziąć sobie gumkę i po prostu wymazywać, także możemy zrobić takie fajne obdarcia. I sobie kombinować różne, naprawdę różniaste rzeczy. Mamy też tutaj naklejki, różniaste jakieś tam. Ich rotacje możemy zmieniać. Jak już mówiłem, możemy swoje jakieś tam wrzucić. No powiedzmy, dajmy sobie gwiazdkę. O. Możemy zmienić wielkość. Nie wiem co to. Różne rzeczy, cuda nie widy można robić. Także fajna opcja. Tekstu jeszcze wpisywać swojego nie możemy. No ale myślę, że kiedyś to się pojawi. To jest standardowy konfigurator i on w przyszłości prawdopodobnie jeszcze jakoś się tam zmieni. Ale i tak już jest kilka naprawdę fajnych opcji, którymi można się zainteresować. A zostało to stworzone dlatego, aby właśnie gracze, którzy oczekują na The Crew, mogli już stworzyć jakiś samochód według własnego uznania, pomalować go, a następnie wziąć udział w konkursie. A konkurs polega właśnie na stworzeniu takiego samochodu i zwycięzca będzie mógł po prostu swój samochód zobaczyć w grze. Taki tuning po prostu, plus dostanie kopię gry dla siebie, plus jakąś tam koszulkę i inne bzdety. Oczywiście zwycięzców może być więcej, ale tutaj nie radzę się napalać od razu, bo niestety gracze z Polski nie mogą w tym uczestniczyć. W sensie możesz uczestniczyć, ale nic nie wygrasz, bo wygrać mogą tylko uczestnicy z Wielkiej Brytanii. Także kto mieszka w Anglii, może się cieszyć, może tunigować właśnie taki samochód i otrzymać kopię The Crew za darmo, jeśli jego samochód dostanie trochę tam lajków. Właściwie tu są oceny pięciogwiazdkowe. To wygląda w ten sposób, zaraz wam pokażę.
tutaj już jest na przykład najlepsze te samochody wyglądają na przykład tak. Także szału nie ma. Myślę, że każdy po prostu przykładając się odrobinkę mógłby spokojnie wygrać ten konkurs. To są najlepsze z tych prac. Top 10. Także... No właśnie, zobaczymy sobie jeszcze tutaj według 4 gwiazdek. O, to jest najlepsza z najlepszych prac. Proszę bardzo, jak pięknie, pięknie wygląda. Także tego. No, także jeśli ktoś chce się zabawić, o, tutaj macie oficjalne jakby no. No właśnie, oficjalne te zasady. No i tutaj jest napisane, że o właśnie tu United Kingdom, czyli tylko osoby z Anglii mogą wziąć udział w tym całym konkursie. No i niestety my Polacy nie możemy, ale możemy sobie już potunigować i zobaczyć, jak to mniej więcej będzie w grze kiedyś tam wyglądało. Ja swoje tam jakieś tam, nie wiem, zrobię. Dam jakiś zwykły kolor, coś tam się pobawię. Zobaczę jeszcze. W każdym razie możecie się też tym pobawić. Prawdopodobnie tak to będzie wyglądać w grze, albo i lepiej. Na pewno lepiej. No więc myślę, że fajna opcja. Tym bardziej malowanie sprayem, którego wam chyba nie zademonstrowałem do końca. O! Możemy napisać Lucek. O, coś takiego. Także fajnie, fajnie może to zrobić. Coś nawet jeszcze można... A, nie wiem. O kurczę, można jeszcze dokładnie jakiś kolor wpisać. Nie wiem. Nie ma takiego koloru chyba. Zobaczcie, jaka bania. No, różne tam rzeczy możemy jeszcze tutaj porobić. No, także jak chcecie, to możecie się z tym zabawić. Link do tego macie w opisie filmu. No i co? Czekamy na The Crew. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w grze. Trzymajcie się, na razie, hej!